Tęskniąc za karą śmierci. Najnowsza książka pana Tomasza Antoniego Żaka. O tym w dzisiejszym programie. To jest rozmowa PCH24. Ja nazywam się Tomasz Kolanek. Startujemy. A moim i gościem jest dzisiaj, co tu dużo mówić, człowiek, orkiestra. Tomasz Antoni Żak. Kłaniam się, panie Tomaszu, szczęść Boże. Dzień dobry. Szczęść Boże, panie Tomaszu. Ach, ta orkiestra. No to co my zagramy razem. No, panie Tomaszu, książka, pierwszy rozdział pana książki jest o dzwonach. Także myślę, że będzie trzeba dzisiaj troszeczkę pograć, albo przynajmniej delikatnie wtajemniczyć o co chodzi z tymi dzwonami, które słyszymy przez całe swoje życie, żeby tak delikatnie już opowiedzieć, dlaczego dzwony są właśnie elementem naszego życia, ale w pierwszej kolejności, panie Tomaszu, to jest za karą śmierci. Ja sobie przygotowałem tutaj dwa cytaty. Pozwoli pan, pierwszy z nich Cezara Bakari o przestępstwach i karach. Skary śmierci nie może być pożytku wobec przykładu barbarzyństwa, jaki daje. Wydaje mi się niedorzecznością fakt, że prawa, które stanowią wyraz woli powszechnej, zakazują zabójstwa i karzą za nie, same je popełniają. I dla powstrzymywania obywateli od dokonywania zabójstw, same zarządzają publiczne ich wykonywanie. Drugi cytat William Burns. W ciemności dzikiej nocy statek rozbija się o skałę i tonie. Lecz jeden z żeglarzy chwyta się desperacko kawałka wraku i zostaje wyrzucony na bezludną plażę. Rano dźwiga się na nogi i przeciera swoje zasolone oczy. Rozgląda się wokół, aby zobaczyć, gdzie jest. Jedyną ludzką rzeczą, jaką widzi, jest szubienica. Dzięki Bogu krzyczy cywilizacja. Hmm. Szubienica cywilizacja. Tak, jak najbardziej to w, ja chyba starałem się to nawet wyjaśnić w, w takim swoistym wstępie, prologu do tej książki, zadanym mi zresztą prologu przez wydawcę, e, który poprosił, abym kiedy już książka była poskładana, napisał parę zdań, które uznał, że warto wrzucić na obwolutę, na okładkę, co się w końcu stało i można to przeczytać na Tylnej stronie okładki tej książki, co ty tam, Żak, sobie myślisz, tak naprawdę w wielkim skrócie o tym, dlaczego ta kara śmierci, dlaczego ty za nią tęsknisz? No i myślę, że tu się zgrywa z cytatem, z tym fragmentem o tej szubienicy, to, co ja sobie myślę, dlaczego ja uważam karę śmierci za jakieś tam signum cywilizacji jako takiej w ogóle. E... Cywilizacji, a nie barbarzyństwa. A nie barbarzyństwa, ależ tak, bo my mówimy o, nie o śmierci zadawanej drugiemu człowiekowi, tylko mówimy o karze śmierci. Więc tu się za tą karą kryje coś, co można by nazwać pewnym unormowaniem relacji społecznych w ramach społeczeństwa już rozwiniętego. Nie jest to sytuacja oko za oko, ząb za ząb gdzie dochodzić może do tego co się nazywa linczem samosądem, czyli wymierzaniem kary dlatego że poczułem się źle. Ja wymierzam karę osobiście. Nie. Tutaj pomiędzy tym, który został dotknięty złem, a tym, który to zło spowodował, istnieje coś jeszcze. I tym coś jeszcze jest właśnie cywilizacja, która unormowała tą relację kary, która jest jakby na to nie patrzeć, efektem wymierzanej sprawiedliwości, czyli tego, za czym my tęsknimy. Człowiek cywilizowany oprócz wielu innych atrybutów tej cywilizacji, których spodziewa się w takiej sytuacji, w której trafi do takiej kultury wyższej, bo cywilizacja to jest kultura wyższa, oczekuje też wcale nie na ostatnim miejscu sprawiedliwości jako takiej. I wiemy o tym, że w dziejach świata, również w tych, które nas dotyczą współcześnie, nie zawsze prawo, które stoi pomiędzy właśnie tymi dwoma biegunami, o których mówimy czyli jakimś draństwem, a tym, kogo draństwo dotknęły, dotknęło więc nie zawsze to prawo, które stoi tam pomiędzy tymi dwoma e, sytuacjami tymi dwoma podmiotami tego dramatu ludzkiego nie zawsze jest sprawiedliwe. Czyli niekoniecznie to tak jest, i my mamy świadomość tej niesprawiedliwości wielokrotnie, która płynie z prawa stanowionego przez człowieka. Okazuje się, że w ramach no, degenerowania się cywilizacji, prawo niekoniecznie musi służyć sprawiedliwości. I moja tęsknota za karą śmierci wyrażona na tej obwolucie, jak i w jakiś sposób wyrażona metaforycznie we wnętrzu tej książki, to jest właśnie tęsknota za tym, aby prawo odpowiadało sprawiedliwości. Nie tej, że tam, jak to w naszym słynnym filmie sprzed bardzo wielu lat, sami swoi, że sprawiedliwość zawsze musi być po naszej stronie, są z prawda? Sądem. Sąd sądem. Nie, nie chodzi o to ludzką, chodzi o sprawiedliwość odwołującą się do fundamentów cywilizacji. Również tej cywilizacji, którą moglibyśmy spokojnie nazwać cywilizacją białego człowieka. Tak, jak najbardziej, bo to tu powstało. Czyli prawo naturalne, prawo wynikające z wiary chrześcijańskiej, unormowane, poukładane, od, odwołujące się do dekalogu, odwołujące się do etyki, którą przez pokolenia. Budowali ludzie tej cywilizacji, i to jest to, o co chodzi. I w ramach tego wszystkiego pojawia się owa szubienica, zresztą wyeksponowana również na okładce mojej książki. Dlaczego w związku z tym taki Cezar Beccaria, ale przecież nie tylko on, ale wielu współczesnych ludzi nazywa karę śmierci barbarzyństwem? Długa historia, którą obaj pewnie znamy, co nieco, i słuchający nas e, też, jak sądzę, trochę o tym wiedzą e, o tym odchodzeniu od cywilizacji e, w ramach jej, nazwijmy to, estetyzowania, łagodzenia, pacyfizowania, prawda? E, I łagodzenia w takim wymiarze, w którym to, co ludzkie. Przestaje być ludzkie i staje się antyludzkie. Bo wbrew pozorom, kara śmierci to nie jest zamordowanie człowieka. To jest wymierzenie śmierci drugiemu człowiekowi, który na to zasłużył. Jak najbardziej. I w ramach tej mojej książki, jeden z rozdziałów, który się tym właśnie tematem szczególnie zajmuje, staram się powiedzieć, że. Jednym z największych draństw, które zasługują na śmierć i tak to było oceniane przez wieki, przez cywilizowanego człowieka, było naruszenie tabu, tabu rozumianego no, religijnie, tabu, które definiowało nas jako ludzi, wertykalnych, czyli tych odwołujących się do siły wyższej, do absolutu, do Pana Boga. Nawet moglibyśmy się odwołać do e, czasów przedchrześcijańskich i do tego, co by się działo, gdyby ktoś naruszył tabu e, świątyni Salomona. Prawda? Oczywiście. Ale mówimy o takich tabu różnych, nawet tych tabu ludzi e, czy plemion pierwotnych, gdzie tam było jakieś drzewo, jakiś kamień i tak dalej. To było naruszenie fundamentów takich małych kultur cywilizacji, i naruszenie tych fundamentów nie mogło się inaczej skończyć, jak wymierzeniem kary śmierci temu, który się podniósł rękę na to tabu. E, odejście od tego e, tabu, co ja, my obserwujemy, a ja z racji e, wykonywanego przez siebie zawodu i mojej pasji życiowej, jaką jest sztuka, jaką jest teatr, e, bardzo to do, mocno odbieram. Że poprzez sztukę to tabu jest naruszane od dziesięcioleci, bardzo konsekwentnie. E, no, I to tabu ja, ja, ja religijne. Bym ja bym troszeczkę wydłużył ten okres, nawet od stuleci. Tak, ale myślę, że jeszcze w XX wieku, nazwijmy to tak umownie, istniały bardzo istotne hamulce. Bardzo istotne hamulce powstrzymujące e, różnych e, prowokatorów, bluźnierców e, przed. Naruszeniem tych najświętszych tabu, do których moglibyśmy zaliczyć, no na przykład, próbę atakowania Krzyża Chrystusowego, próbę atakowania świętej formacji rodziny, próbę atakowania płci, i tak dalej, i tak dalej. To były pewne tabu kulturowe, etyczne, które nie były naruszane. Tak naprawdę druga połowa XX wieku, a myślę, że już po II wojnie światowej to zaczęło się wszystko sypać. To nasze etyczne rusztowanie, ten nasz etyczny fundament był podpiłowywany, był rozsadzany od środka, bo czym innym jest atak na tabu ze strony ewidentnego przeciwnika kulturowego czy cywilizacyjnego? No, Odwołajmy się chociażby w naszej kulturze do wojen z, muzu z, muzu z, muzu z muzułmanami, prawda? Było wiadomo, że tamta strona w sposób naturalny atakowała na przykład kościoły, atakowała symbole chrześcijańskie. To było wpisane w tą kulturę. Zresztą w ogóle wojny mają, niemal wszystkie na świecie, jeżeli nie wszystkie, mają swoje. Emocjonalne, religijne, wierzeniowe podłoże. I właśnie atakuje się najczęściej w to, co dany przeciwnik, wróg najbardziej ceni, po to, żeby go pognębić, żeby złamać jego wolę walki. Zawsze tak było i pewnie tak zawsze będzie. W związku z powyższym, nie o takie atakowanie tabu nie chodzi. Bo to jest naturalne w wyniku zderzających się cywilizacji. Mnie chodzi o atakowanie tabu w środku naszej cywilizacji, czyli my sami to rozbieramy. I teraz moglibyśmy zastanowić, dlaczego. Ktoś zdradził, jest to zapszaństwo, i to jest ten drugi element, do którego bym się odwołał, że kara śmierci ma swoje uzasadnienie bezwzględne, aby zachować pewną sprawiedliwość w formacjach społecznych w danej kulturze, czyli zdrada. Czyli zdrada. Za zdradę, jak to kiedyś mówiano, kula w łeb. I o to tu chodzi. Natomiast teraz się zastanawiamy, czy to jest zdrada, czy głupota. Z czego wynika to, że my sami, o użyjmy tego kolokwializmu, czy tego starego powiedzenia, podpiłowujemy gałąź, na której siedzimy. I to jest przerażające. Jesteśmy właśnie w takim momencie. Innymi słowy, wojny cywilizacyjne, które były naturalne przez całe wieki. Różnych cywilizacji, różnych kultur, wprowadziliśmy do środka własnej, i my od środka się prowadzimy wojnę kulturową. I tu jesteśmy, w takim miejscu. I nagle się okazuje, że większość świata kultury, również tej, również tej którą określano przez całe pokolenia kulturą wyższą, jest wrogiem kultury właściwej, tej kultury, z której wyrosła, i tej kultury, która dla nas jest nadzieją na normalny świat. Na normalne wychowywanie dzieci i na normalną ojczyznę, w której możemy żyć. Stąd, być może, powstała ta książka z takich intencji. No, ja tutaj mogę tylko dodać, panie Tomaszu, że pojawiają się przecież głosy: po co w dzisiejszych czasach kara śmierci? Przecież de facto karą śmierci jest dożywotnie więzienie. Po co w związku z tym tutaj mordować człowieka? Pan powiedział, że to przecież nie jest morderstwo, tylko wymierzenie kary. Kary śmierci. Z drugiej strony, ci sami ludzie, którzy mówią, że współczesną karą śmierci jest dożywotnie więzienie, co oni byli oburzeni, na pewno pan pamięta, kiedy okazało się, że norweski wymiar sprawiedliwości Breivika, mordercę, zbrodniarza, ludobójcę, może skazać maksymalnie na 25 lat więzienia. Przecież kiedy on wyjdzie z więzienia, będzie miał 55, może 60 lat. I co wtedy? Ten sposób argumentowania to jest właśnie klasyczny sposób sofistów, czyli my tak przedstawiamy argumenty, to, prawda ta, tak zwana erystyka, prawda, aby i nasz interlokutor nie za bardzo miał argumenty, szczególnie kiedy mamy do czynienia z sytuacją kulturową, w której nacisk na pewne ogólno społeczne emocje jest bardzo ukierunkowany, bardzo sformatowany. No, Chociażby ostatnio kwestia jedzenia mięsa, prawda? I mamy tego pełno. Chwilę temu była kwestia palenia papierosków. Prawda? To jest ta metoda likwidacji kultury poprzez tak zwaną metodę salami. Po kawałku, po kawałku, aż dojdziemy do tej. A co z płcią? Też mamy w tej chwili takie same argumenty, moglibyśmy spokojnie je przytoczyć, jak pan tu zaczął mi tu opowiadać o argumentach kontrkarza śmierci, przywołując Breivika, moglibyśmy tak samo opowiadać sobie na przykład o tym, no jak no jak ktoś chce sobie zmienić płeć, prawda, bo tak myśli, dlaczego tego nie może. I też mamy uzasadnienia. Takie same argumenty mamy w stosunku do ludobójstwa e, aborcyjnego i takie same argumenty będą na przykład do tego, że starzy ludzie, ludzie, albo chorzy, albo źle się czujący na tym świecie, przecież mogą sobie odebrać życie, albo należy im w tym pomóc. To jest upadek cywilizacji. Po prostu. Zresztą, my skupiliśmy się przez te kilkanaście minut, panie Tomaszu, na jednym elemencie tej książki. Tak. Oczywiście, wywołanym tytułem i jak to się zwykło mawiać w takich sytuacjach, żeby nie dyskutować poważnie, kontrowersyjnym. Jest takie słowo, prawda? Coś tam jest kontrowersyjne. Nie, nie, to nie jest kontrowersyjne. Jest, bo jest. Natomiast ta książka nie dotyczy tylko kary śmierci. Tak naprawdę kara śmierci jest pewnym punktem wyjścia od tytułu, ale nie ona tu jest chyba nawet najważniejsza. Nie zauważył Pan? Najważniejsze jest to, co, o czym wspomniał Pan na początku. Ta książka jest wielką tęsknotą, za sprawiedliwością, wielką tęsknotą za za tym, co cały czas tracimy, za cywilizacją za. Norm, za cywilizacją chrześcijańską, za normalnością, za odwołaniem chociażby do prawa naturalnego i za, jakkolwiek to nie zabrzmi, normalną kulturą. Hmm. Te przymiotniki, prawda? Tak jak demokracja socjalistyczna, albo normalna liberalna. kultura. Albo jest kultura, albo jej nie ma. Dlatego tak. pojawił się w obiegu no już chwilę temu taki wyraz, co, na, co do którego niektórzy się zrzymają antykultura, prawda? Tak. Ale jest w, tym wy... jest w tym określeniu to, o co chodzi. A propos cytatów. A propos cytatów. E... Myślałem, że pan zacytuje coś innego. To te, te, jeżeli pan pozwoli, to teraz ja zacytuję. Bardzo proszę. E... W tejże książce pozwoliłem sobie e... zamieścić motto. Bardzo ważne motto. Pan powie, czyje to jest motto, bo to jest bardzo ważne dlaczego tego człowieka, oprócz wszystkiego innego i oprócz sensu, jaki ma to motto, w swej treści i momentnej, Ale autor tego motta jest bardzo ważny, bo on dozupełnia, poprzez to, kim jest i skąd się wziął sens tego motta. A Pan powie za chwilę, kto to jest, a ja teraz przeczytam to motto do mojej książki. Złe jest to. Że nie pytamy, co jest dobre. Jeśli mamy mówić o tym, co złe, to jedną z pierwszych złych rzeczy jest owo głębokie i milczące założenie, że rzeczy przeszłe stały się niemożliwe. Jak książkę czytałem, wiem, Chestertonu. Właśnie. No i któż to jest? I dlaczego ja tak podkreślam, że to jest ważne, że z niego wyjąłem te słowa to pasujące jest, mi do przesłania tej książki? To jest człowiek, który dzięki wierze i rozumowi odkrył, że tylko prawda jest w świętej wierze katolickiej. Tak. Powiedzmy jeszcze jedno. Żył kawał swojego życia w błędzie. Tak. Żył kawał... Bo to jest konwertyta. Tak. Wolę, wolę słowo nawrócone. Tak, no ta, oczywiście. Nawrócił się na wiarę katolicką. Tak. Z jakiegoś tam chyba anglikanizmu. Z, prawda? z, angli z anglikanizmu, tak? Tak jest, czyli z, z jakiejś protestanckiej sekty. Tak to nazwijmy. Czyli można to w swoim życiu osiągnąć rozumem, a nie tylko emocjami. Ja ciągle o tym powtarzam w wielu sytuacjach, że sam rozum nam powinien podpowiadać, że to, co wybieramy w życiu, powinno iść dokładnie w tą stronę. W stronę wiary, Pana Boga i tradycji kulturowych. Rozum, nie emocje, bo na emocjach się bardzo łatwo gra, prawie jak przed wyborami, takimi czy siakimi, prawda? I dzięki temu często potem mamy kaca, albo z powodu tego mamy tak zwanego kaca wewnętrznego, psychicznego, bo wybraliśmy źle, ponieważ okazało się, że to, co nam ktoś tam obiecał, również w wymiarze kultury, się nie sprawdziło, bo potem po w wybiorze dana formacja polityczna, czy dany polityk zapomniał o tym, co nam obiecywał. No i mamy owego kaca, mamy to niespełnienie i ciągle wracamy, ciągle wracamy, bo nie rozumujemy, nie wyciągamy wniosków. Wybieramy pod wpływem emocji: albo ładne niebieskie oczy, albo dobry krawat, e, albo ładnie zatańczył, a w ogóle ślicznie mówi. I no i jeszcze marzone i dwójkę dzieci. I to działa. We współczesnych czasach to działa. Panie Tomaszu, ale dla... pozwoli pan, dlaczego jest pan w ogóle przeciwnikiem? Jak pan to określił, to użył tego słowa antykultura. Przeciw antykultura, to co dzisiaj obserwujemy. No ma miliony fanów, miliona, a może nawet miliardy, zobaczyć tylko ilu subskrybentów ma Netflix, zobaczyć tylko na ile miesięcy do przodu były wykupione wszystkie bilety na, gol, gol, na spektakl teatralny, spektakl teatralny, przepraszam, Golgota, Piknik, inny spektakl teatralny, Klątwa i tak dalej, i tak jak dalej, dalej. Są to jak najbardziej spektakle i przedstawienia, jak najbardziej. No właśnie, ludzie byli, walili tam drzwiami i oknami. Hmm. Może to niosło za sobą jakieś dobro, skoro ludzie chcieli to oglądać się tym fascynować, dyskutować setki. Przerażające w ziady w Teatrze Słowackiego w Krakowie też mają komplety, kiedy są grane. No właśnie. No, ale pan mnie prowokuje, to ja no, panu odpowiem. Prowokuje, ponieważ Panie Tomaszu. Ale no, prowokuje kultur, mnie pan kultura, do... Czy kultura e... ma być dla mas? Jeżeli masy tego chcą, no to twórzmy taką kulturę. No to... Te kultura. Jestem sprowokowany, odpowiem. E, cytując. Cytując niebyle kogo, bo Waldemara Łysiaka. I w jednej z jego książek, w ramach dialogu bohaterów tej książki, pojawia się taki oto pasus, który to tłumaczy. Mam nadzieję, że Czy wybaczą to... mi... Czy będzie to pasus o muchach? Tak. Będzie to pasus o muchach, i myślę, że yy jesteśmy w stanie to uznać, że nawet tu, przy ty, w tej redakcji, powinniśmy używać czasami takich słów, ponieważ to trzeba zrozumieć i nie bójmy się tego. A pasus jest bardzo prosty: miliony much jedzą gówno. Więc jedzmy gówno? Miliony much nie mogą się mylić. Tak. I to jest zwycięstwo demokracji. <laughs> A no właśnie. Więc tak bym odpowiedział na to, co Pan mówi, bo można by do tego zrobić dysertację naukową i doktorat, żeby próbować odpowiedzieć na to, co Pan powiedział a propos tego, dlaczego antykultura jest popularna. To jest okropne. Wiedzi Pan, jedna z partii sobie wymyśliła zresztą bardzo liberalnie i progospodarczo nastrojona w poprzednich wyborach czy tych, które były, bo jeszcze następnych nie ma, więc nie w poprzednich, w tych ostatnich, że to i owo obiecując ludziom, a zresztą uznawana ta partia za jedną z nadziei, jak to się mówi, ostatnia Nadzieja Białych, wymyśliła sobie, że sprawę kultury załatwi tak zwanym bonem kulturalnym. Ja to obśmiałem w swojej publicystyce, bo uważałem to za jakąś paranoję, bo o ile jeszcze bono światowy się jakoś tam może obronić, to bon kulturalny to jest paranoja i kompletna zgoda na pauperyzację kultury. O, tak po prostu. Ponieważ jeżeli damy komuś bon, a ten ktoś będzie mógł sobie wybierać, na co pójdzie, kiedy spektrum kulturowe jest duże, to bardzo szybko dojdziemy do tego, do czego skąd bez tego bonu już żeśmy doszli. Czyli do tego, że na scenach narodowych nawet mamy przysłowową rurę, na której ktoś tańczy. I to jest maks, Czyli innymi słowy, już nie ma kultury, tylko jest rozrywka i to taka najniższego sortu. Czasami wręcz taka z dzielnic czerwonych latarni. Do tego to prowadzi. A właśnie, mocne słowo. Rozrywka zastępuje kulturę? Już zastąpiła. Kultura, można by rzecz, zeszła do podziemia. Jest to okropne, bo ja, jako człowiek, który lat parę już ma za sobą, co widać, mógłbym powiedzieć, że kultura wyższa broniła się nawet w socjalizmie PRL-owskim, a nie broni się dzisiaj. Fakt! Nie broni Była się, zindoktrynowana. Nie broni się, czy nie chce się bronić, a może nie ma kto jej bronić. Inaczej. Ma nie, kto jej broni, nie ma wystarczającej nic. siły przebicia jej obrony. My broni. mówimy o tych, moglibyśmy powiedzieć tak, że marksiści wykonali swoje zadanie, instytucje zdobyli. Więc wiadomo, że tam nie wejdziemy i oni realizują konsekwentnie taką swoją kulturę, antykulturę, z którą tam weszli. Wszystko OK. Oni to zrobili, mają to. Problem polega na tym, że my licząc na taką czy inną władzę, o tym wcześniej wspomniałem, Myślimy, że ktoś odbije te instytucje, tak? prawda? Myśli się, że jak przyjdzie taka czy inna władza, takżeśmy myśleli o pisie, o prawie o sprawiedliwości. Przyjdą, wyczyszczą, zrobią coś z tym, bo to idzie w straszną stronę, nic nie zrobili. Dwie kadencje i tak naprawdę jest gorzej niż na początku, kiedy oni wchodzili w tą swoją władzę. Gdy chodzi o kulturę, ja to mówię z całą odpowiedzialnością. Jakieś tam punktowe sytuacje, natomiast w wymiarze strukturalnym i pewnych rozwiązań systemowych nie stało się to. Umocniła się druga strona, nawet się rozkręca. I wzbogaciła. Tak, to widzimy. W związku z powyższym, to nie jest tak, że nie ma kto. Jest kwestia taka, że narzędzia do tego, te narzędzia, które się przebijają do ogólnej świadomości społecznej, są w rękach tych, którzy nie chcą ich użyć w interesie dobra. Albo, a przede wszystkim są w rękach tych, którzy używają ją w interesie zła. No to jest prawda. Czyli innymi słowy, jak mówimy, że wyższa kultura zeszła, to podziemia, to ja wiem, co ja mówię. To tak samo jak na przykład kultura wyższa, odwołująca się do e, tradycji e, patriotycznych po, polskich, e, musiała być w podziemi, bo nie mogła być na na wierzchu i w tak zwanym głównym nurcie kulturowym, informacyjnym itd. O, choćby żołnierze wyklęci, rozmawiamy na progu e, święta żołnierzy wyklętych, czyli na przełomie lutego i marca. Temat nie do przepchnięcia w dawniejszych czasach, a przecież odwołujący się jakby nie było do pewnych fundamentalnych spraw związanych z naszą tożsamością. Jakby na to nie patrzeć. Albo temat religii. Pana Boga, ta sama sytuacja. To musiało być w podziemiu. Nie mogło być na zewnątrz. To, albo, co wychodziło na albo zewnątrz. To, przepraszam, miało... panie Tomaszu, albo temat Wołynia. Albo temat Wołynia, bardzo mnie bliski, również teatralnie, ale i rodzinnie. O czym wiedzą ci, którzy troszkę mnie słuchają, czy znają fragmenty jakiegoś życiorysu teatru mojego, czyli teatru nie teraz. A ja wywołuję, wywołałem właśnie temat Wołynia, ponieważ w pierwszym rozdziale. Przepraszam, według pana w drugim. Ja to liczę jak, jako pierwszy, kto zmieni rząd. Jest tutaj yy, opowiedziane przez pana, jak powstał, powstawał spektakl, ballada o wołeniu. To nie jest tak, że Tomasz Antoni Żak przyszedł sobie, a, zróbmy sobie spektakl, ty zagrasz tego, ty zagrasz tego, ty zagrasz tego. Jak wyglądało w ogóle przygotowanie przecież do tego spektaklu? Ile książek trzeba było pochłonąć, z iloma ludźmi porozmawiać? Żeby powstało to, co powstało. To nie jest tak, że mamy jeszcze na jak to się dzisiaj no mówi, przepracować. A, dokładnie, przepracować. przepracować. Nie jest tak, tak. że przychodzi scenarzysta, y, mam pieniądze, Tomku, to sobie to wszystko zrobię. Temat spektaklu Ballada o Wołyniu, zawarty w drugim rozdziale mojej książki, który pan zechciał przywołać i bardzo się z tego cieszę, jest tylko jego małym fragmencikiem tego rozdziału. Małym, ja tam przywołuję. Małem, panie Tomaszu, Jedną dziesiątą. Jedną dziesiątą. Tylko dlaczego, dlaczego ja właśnie przywołałem tę bal, baladę o Wołyniu? Ponieważ już sam opis tego spektaklu, który pan, który pan tutaj zaprezentował, dlaczego występują tam trzy kobiety, dlaczego pojawia się w nim siekiera i nie tylko, dlaczego kobiety w pewnym momencie stoją tyłem do widowni i słychać cichą. Ciche, ciche, ciche nagranie, śpiew, tak? Śpiew. śpiew. Nie nagranie. Przepraszam, śpiew. dlaczego słychać, czy słychać cichy śpiew? To mnie, że tak powiem, poruszyło tak, jakbym jeszcze raz ten spektakl oglądał. Hmm. No właśnie, pan go nie obejrzał. Wielu ludzi go wciąż powinno ja, ja, obejrzeć. Ja go obejrzałem. Ja obejrzał pan? Ja A. go obejrzałem, panie Tomaszu. Po prostu to, to przed bardzo oczami się miał, cieszę. Przed oczami miałem i po tym pana opisie po prostu no, zaczęło no bo, mi się to jeszcze raz całość układać. Jeszcze raz muszę roku wróciliśmy niestety do sytuacji Poprawności politycznej, czy, czy kulturowej, czy towarzyskiej, czy jakiejkolwiek innej, w której nie wypadało grać tego spektaklu, jak mi mówili wszyscy, którzy wcześniej chcieli, abyśmy go grali. Spektakl przez ponad 10 lat jeździł po Polsce, podróżował, obejrzało go no, tysiące ludzi ponad 100 prezentacji to jest bardzo piękne. A w tej chwili sobie Leży w szafie, tak by można powiedzieć. Nie wiem, może wrócimy, może nie wrócimy. To bywa różnie. Emocji tam jest na tyle, że można by z tym tematem wracać. Ważny spektakl, ale każdy z tych spektakli bo w tym rozdziale ja przywołuję 10 spektakli które przez okres dekady przydarzyły się teatrowinie teraz, i ten rozdział, który nosi tytuł jak pan powiedział? Kto zmieni rząd. O właśnie, kto zmieni rząd, prowokacyjny tytuł, można by rzec, ale raczej nie tyle prowokacyjny, co, mam nadzieję, zmuszający do myślenia. E, właśnie jest opowieścią o spektaklach... Bez znaku zapytania, szanowni państwo. Bardziej twierdzenie tak. niż pytania. Bardzo dobrze, że pan to mówi, że nie ma tam znaku zapytania, bo my wiemy, przynajmniej autor tak. wie. Autor wie i potem mówi, pokazuje spektakle. Czyli co ja chcę powiedzieć przez to, że spektakle teatralne są w stanie zmieniać rządy. Tak, ja jestem, w... ja chcę powiedzieć, że kultura, w ogóle cała ta książka, jest po to. Ja chcę powiedzieć, że ta kultura może zmieniać rządy, ale to nie chodzi o sytuacje rewolucyjne, nawet nie o kontrrewolucyjne. Mnie chodzi o budowanie konsekwentne świadomości ludzkiej, o budowanie poprzez kulturę, szczególnie kulturę wyższą. Tego, co byśmy mogli nazwać pewnym genotypem człowieka, genotypem Polaka, genotypem chrześcijanina. O to mi chodzi, że kultura temu ma służyć i że jeżeli jesteśmy w stanie wpływać na ludzi poprzez dobro, piękno i prawdę, to wtedy mamy szansę na taki rząd, który będzie to realizował w swojej polityce. Tak po prostu. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie poprzez kulturę wychować, wychować, nie wytresować, wychować człowieka, to znaczy, że jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli, użyjmy takiego sobie prostego określenia dobry rząd, sprawiedliwy rząd, taki, który nie będzie się bał postawić szubienicy, kiedy na to będzie konieczna sytuacja. Po prostu. Czyli będzie w stanie realizować, och, uwaga, będzie przywołanie takiego, takich dwóch słów: sprawiedliwość społeczną, prawda? Tak, no będzie w stanie. I my będziemy w zgodzie wtedy i z sumieniem, czyli z Panem Bogiem, i z poczuciem też tak nazwijmy pierwotnej, pierwotnego poczucia tej sprawiedliwości, czyli tego, który wynika z prawa naturalnego. Tak to widzę. I ten tak. rozdział właśnie to ma zasugerować, w tą stronę idzie. Tak, pokazuje. Nagle się okazuje, że te spektakle, jak paciorki, pokazują, że każdy z nich odwołuje się do takich emocji i do takich sytuacji w naszej historii, czy w naszych emocjach bieżących, jako ludzi żyjących teraz i tutaj, że niejako je tłumaczy lub antycypuje poprzez te emocje coś, co się powinno wydarzyć. Każdy z tych tematów, każdy z tych spektakli. Ale to, panie Tomaszu, to tylko jeden rozdział. Tam jest tego więcej. Oczywiście, oczywiście. Ale o ja to właśnie chciałem zwrócić, że jest pan tutaj chyba jednym z nielicznych, który wie, że wychowanie dobrego, sprawiedliwego rządu to nie jest rok, dwa lata, cztery lata, jedna kadencja. Jak to zwie. To jest to, co zrobiła druga strona. To jest praca obliczona na. dziesięciolecia. Na trzy pokolenia? Cztery pokolenia? Tak. Albo i więcej. No właśnie, y... no właśnie Pamięta... ale odnoszę wrażenie, panie Tomaszu, że współcześnie no to no, kultura natychmiastowości. Już teraz natychmiast. Nikt nie chce myśleć, właśnie, co będzie za, pie... za, 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 więcej, za więcej niż koniec tej kadencji. Co będzie, co będzie za 20 lat. Współcześni politycy e... marni. Och, jak czy oni są marni. Oni są zaprogramowani na kadencję. No właśnie. Oni są zaprogramowani na to, że dzień po wyborach zaczynają. Już reklamować się pod kątem kolejnych wyborów, zaczynają swoją kampanię. Ich nie interesuje, co dalej. Ich interesuje ten krawat, ta koszula te ewentualnie, e, jak to się ta nazywa, to co się do oczu wkłada, te sztu, takie sztuczne... Monokry? Nie, na pana, żeby miał niebieskie oczy, mimo że miał się... Soczewki. O, soczewki, to... uciekło mi słowo, właśnie. Robią też takie rzeczy, tak, tak. No i ćwiczą się tam w tej gładkiej gadce, e, no i, 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 i próbują cały czas e, Badać nastroje społeczne i to, co robią, to jest wszystko pod kątem tych nastrojów, gdzie się strzelić, o czym powiedzieć, prawda, żeby być na tak zwanym topie. No nie, na nie, to marność, to... nad marnościami. Ja marność. pamiętam, e, drodzy Państwo, taką sytuację sprzed bardzo dawna początki trzeciej RP, i do parlamentu weszła reprezentacja takiej partii, która nazywała się Unia Polityki Realnej. I w ramach programu tej partii była jedna rzecz, która mnie bardzo ujęła, i z perspektywy czasu jeszcze bardziej mnie ujmuje. I uważam, że to bardzo dobry zabieg był, by, gdyby to udało się przeforsować w wymiarze, no, nawet konstytucyjnym. O co tam chodziło? Ano o to, żeby odciąć doraźność i załatwianie na bieżąco spraw dzięki temu, że ktoś zdobył jakiś fragment władzy. Rzecz polegała na tym, że posłowie to, co uchwalają, mogło wejść w życie dopiero po czterech latach. I tak naprawdę po ich kadencji. Ha, wymuszenie na politykach myślenia o przyszłości. Bardzo ładne, prawda? Więc tu byłoby wymuszenie administracyjne, konstytucyjne, ale gdyby oni to mieli wmontowane w siebie. Ja wiem, że są sprawy bieżące i trzeba podejmować decyzje już. Jasne. Ale generalnie. Te decyzje również powinny podlegać takiej weryfikacji, że myślimy o tym, co będzie za 10 lat, za 20, jak ta decyzja może zaskutkować. Jeżeli nie ma czegoś takiego, no to tragedia. Zresztą obserwujemy to na bieżąco, cały czas. Potem się to wszystko sypie, wali i tu już nie chodzi o inflację, o inne takie tam rzeczy. Naprawdę, wymiar narodowy polityki w danym państwie musi się opierać na tego typu e, Rudymentach e, kulturowych i tożsamościowych. Nie ma czegoś takiego jak państwo bez tożsamości. Państwo bez tożsamości, co się nazywało w kulturze, e, jak to się nazywają, ci cały, co cały świat kochają, panie Tomku? Komuniści. Nie, nie, nie chodzi mi o komunistów, tylko e, jest takie określenie, że ktoś nie jest patriotą, tylko. E, Internacjonalista no, albo, inter... albo Europejczyk, tak? No, no, takie słowa, dobra. Nie znajdujemy Uciekło tego słowa, słowo, ale tak. mamy, wiemy o co chodzi, tak. więc oni się wyrzekają, O wiadomo, że oni muszą wtedy wyrzec się tego, skąd są. Czyli innymi słowy, również tego, kto ich urodził, gdzie się urodzili i tak dalej. Obywatel, prawda, bez przydziału jakiegokolwiek. Obywatel świata. świata obywatel świata, prawda? Kosmopolita. kosmopolita, o to słowo mi chodziło, drodzy <śmopolita> Państwo, jak to człowiekowi umykają słowa? Ale kosmopolita. Więc kosmopolita jest zaprzeczeniem tego, o czym my mówimy. To jest nikt. Bez właściwości, bez tożsamości. To tak jakbyśmy komuś odebrali a, jego kod genetyczny, jakbyśmy komuś odebrali, ja wiem, grupę krwi i tak dalej. No nie ma człowieka, to jakaś roślina. Moja książka jest po to, abyśmy nie byli roślinami. Moja książka mówi o Polsce. Odwołuje się do konkretnych sytuacji, do konkretnych ludzi, ale w wymiarze kreacji kulturowej, kreacji artystycznej. I mówi i o zdradzie, ale mówi też o i o zwycięstwie. I ubieram, tak przynajmniej myślę, ubieram tą swoją narrację w tej książce w pewne odwołania do takich... Współczesny polityk by powiedział kamieni milowych, <głos> <głos> więc nie, 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 do, odbie, odwołuje się do, e, do symboli, do artefaktów polskiej kultury. Które to artefakty są bezwzględnie nam potrzebne i w wymiarze ich rozumienia, i w wymiarze ich umiłowania. Po to, abyśmy mogli powiedzieć skąd jestem, po co jestem. Jak się nazywam i dokąd zmierzam? Bez tego również gospodarka runie, wszystko się rozwali. Tak to sobie to widzę, czyli duchowość połączona dzięki kulturze w pewną sytuację świadomości narodowej, w której to wychowany przez parę pokoleń dobrej realizacji kulturowej polityk, czy kandydat na polityka, sformułuje rząd, który będzie służył ludziom zgodnie z poczuciem sprawiedliwości. I tutaj można by się odwołać bodajże do trzeciego rozdziału Pana książki, między Tadeuszem Borowskim a wielkim poetą Lechoniem, ale, Szanowni Państwo, to już o, o tym póki co nie powiemy. Rozdział kapitalny, proszę nabywać i czytać. Na koniec, Panie Tomaszu, zadam moje ulubione pytanie, które pada w tej książce. Dlaczego pana teatr? Teatr nie teraz jest teatrem politycznym, bo nie ma innego teatru. Nie ma innej sztuki, drodzy państwo. Nie ma innej kultury. Co widzimy, jeżeli mówimy o wojnie kulturowej, i to już się tak upowszechniło, że wszyscy o tym dzisiaj mówią: że trwa jakaś tam wojna kulturowa, tylko różnie ją lokalizują ludzie. Prawda? Często ta lokalizacja jest efektem interesów jakichś tam politycznych. Nawet globalnych, ale ta wojna trwa, więc jeżeli jest wojna kulturowa, to znaczy, że kultura jako taka w tej wojnie jest bronią. E, I tylko jest teraz kwestia taka: czy kultura będzie użyta, czy będzie można z niej korzystać? Czym innym jest korzystanie z kultury, a czym innym jest jej używanie? Korzystanie z kultury to jest kreacja artystyczna, która może przetrwać pokolenia i służyć nam jako punkt odniesienia dla, e, dla nas, jako ludzi, e, w sensie duchowym również i tożsamościowym. Natomiast kultura, której się używa, staje się propagandą. I wiadomo, że takiej kultury nie brakuje. E, najbardziej to było pewnie widoczne w czasach komunizmu kiedy nawet znaleziono dla takiej kultury bardzo ładne określenie, które przeszło do historii e, kultury, historii literatury, filmu, teatru i nazywa się to socrealizmem. Jak patrzę na dzisiejszy świat, to mógłbym powiedzieć, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest liberrealizm. E, I tak to wygląda. Ale to nie jest kultura. Jeżeli coś ma ten przymiotnik przy sobie, to znaczy, że służy jakimś celom politycznym. Okej, okay, ale nie mówmy o tym, że jest to obiektywne. Jest to nieobiektywne. Ta kultura, która służy na przykład kreowaniu człowieka jako istoty myślącej, która idzie do Pana Boga i przed nią jest wieczność, to też jest polityka. Nie bez powodu Kościół jest atakowany jako Kościół, jako wiara, politycznie z drugiej strony, ponieważ to, co kreuje, przeszkadza tamtej stronie. Więc my musimy dokonać w życiu wyboru. Jak zawsze w takich sytuacjach musimy dokonywać wyboru. Ale nie bez powodu, jako chrześcijanie, mamy do dyspozycji największą możliwą wolność, jaka istnieje na tym świecie pod słońcem, na tym padole łez. Ta wolność nazywa się wolna wola. I nikt inny nie ma, tylko my. My, chrześcijanie, coś takiego wbudowane w naszą konstrukcję etyczną, w naszą konstrukcję wewnętrzną, myślową. Więc, jeżeli mamy coś takiego, to my dokonamy wyboru, po której stronie chcemy być: po stronie kultury czy antykultury. Mam nadzieję, że ci, którzy zechcą przeczytać to, co napisałem, a to, co Pan łaskawie tutaj pokazuje, znajdą się po stronie kultury. Ja tak tylko powiem jeszcze panie Tomaszu, że pana książkę Tęsknię za karą śmierci czytałem. W okolicach kolejnej rocznicy procesu księży Skuli krakowskiej oraz listu ludzi kultury, którzy powiedzieli tak. Tych kapłanów słusznie skazano, słusznie. Używa się wtedy takich eufemizmów typu odsunąć, do, eliminować. Wracamy tutaj do początku naszej rozmowy. Tak. Oni mówi się, że zostali skazani na śmierć. Nie. Oni zostali perfidnie zamordowani. Mm -hmm. Dzisiaj też jest takie określenie w ramach tej liberalnej e, liber rea, kultury, które nazywa się z angielska, o nie bez powodu z angielska, prawda? E, właśnie cancel culture, prawda? No. Czyli wykluczamy. I jakie to jest bezpieczne? To jest prawie tak jak operator drona. Siedzi sobie parę tysięcy kilometrów i się bawi, prawda? Jak na konsoli, tak jakby to była gra komputerowa, tylko że tam gdzieś, te parę tysięcy kilometrów dalej, e, ludzie giną, a on strzela. Oś. I co ja mogę powiedzieć? Lata mijają ludzie, i zachowania się panie Tomaszu nie zmieniają. Mówił Pan o socrealizmie, o dzisiejszym liberalizmie. No i cóż, tak jak wtedy polityka potrzebowała. Ludzi kultury, ta najgorsza polityka, tak? Stalinowska i tak dalej potrzebowała ludzi kultury. Tak i dzisiejsza polityka globalna, globalna, liberalna, jak to się właśnie nazywa, też potrzebuje ludzi kultury. Ale, ale najgorszy... i my potrzebujemy ludzi kultury. My również, ale chciałem zwrócić uwagę, że ludzie kultury, którzy, no niestety, kultury nie wiem, doczesnej kultury, która staje się rozrywką, oni również potrzebują polityki. Bez polityki. Oni by również nie istnieli. Tak, to prawda. Ale to już chyba temat, panie Tomaszu, na inną dyskusję. Odpowiedzi znajdziecie państwo w tęsknią za karą śmierci. Ale myślę, że, panie Tomaszu, przyszedł czas na napisanie kolejnej książki, ponieważ ja mam jeszcze wiele pytań, które. Mam nadzieję, znajdę w kolejnej rozmowie z panem i w kolejnej książce, która mam nadzieję za niedługo powstania. Jest taka szansa, bo to już jest druga książka, którą wydała mi firma Capital Book, i już mam propozycję, żeby to kontynuować od wydawcy. Więc kto wie, coś tam się odkłada, a ta książka była, drodzy państwo, pisana finalizowana w czas finalizującej się z racji wydarzeń światowych tak zwanej pandemiozy. No a przecież od tego momentu tak wiele się wydarzyło przez ostatni rąk. Mamy jakąś wojnę lokalną, która jest globalna jednocześnie. uch, ile myśli, ile tematów. Myślę, że coś może się uda, panie Tomku. No to liczę, panie Tomaszu. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, Człowiek Orkiestra, Tomasz Antoni Żak, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bóg zapłać. Bóg zapłać, i ja dziękuję.